Cóż o tym meczu można powiedzieć? No, sami Państwo widzieliście, że to był słaby mecz, nawet bardzo w naszym wykonaniu. Bramka rzeczywiście bardzo ładna, no, szczęśliwe zwycięstwo, ale myślę, że tutaj trzeba dużo elementów poprawić, bo nasza gra dzisiaj, jak wspomniałem, wyglądała naprawdę bardzo słabo. Można się cieszyć tylko dzisiaj z 3 punktów, bo ciężko znaleźć jakieś dzisiaj dobre fragmenty w naszej grze. Także dużo pracy przed nami, ci chłopcy muszą więcej pracować i zastanowić się nad swoją pozycją tutaj, bo dzisiaj większość zagrała bardzo słabo. A z czego to mogło wynikać? Nie wiem, czy ze zlekceważenia przeciwnika, czy z uwierzenia za bardzo w swoje umiejętności. No naprawdę trudno mi cokolwiek powiedzieć, bo drużyna UKS-u nie grała dzisiaj praktycznie nic, a wygrywała zasłużenie, bo my nie potrafiliśmy wykorzystać ich słabości. Szczerze mówiąc, wrzucałem piłkę, nie chciałem strzelać, no ale tak jakoś wyszło i jesteśmy lepsi o jedną bramkę. No właśnie, bo pierwszy podszedł do wykonywania tego stałego fragmentu gry Łysy, a ty jakby w pole karne biegłeś, dobra decyzja tak, trenera. Dokładnie, byłem zdenerwowany, ale w sumie decyzja trenera i podszedłem jeszcze raz i strzeliłem. Ostrą piłkę chciałem wrzucać i tak akurat wyszło, że piłka wpadła. Dlaczego tak długo kibice musieli czekać na to wasze zwycięstwo w tym meczu, skoro graliście z przewagą jednego zawodnika, no i graliście z drużyną, która zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli? Tak, dokładnie. Ostatnio zapomnieliśmy szybko o meczu z Zagłębiem i podeszliśmy tutaj zaangażowani, bardzo konsekwentnie graliśmy i widać, że tak samo chłopaki z pierwszej drużyny dają dużo, bo wchodzą i kręcą grę.